Tak. Bardzo ważne. Słucham pana. Co się, mógłby pan się przedstawić, powiedzieć, co się stało z pana pasieką? No, ja nazywam się Januszkiewicz. Co się stało z pasieką? Z roku na rok coraz gorzej. Ja osobiście winię za to tylko i wyłącznie opryski. Opryski zbóż, bejcowanie, bo to jest trucizna. Jeżeli ja mieszkam tutaj, jeżeli ja obserwuję, ja widzę, ja wiem, co robią rolnicy, no to ja tu nie mam na myśli i podejrzewań, że to jakaś elektronika, że to to czy tamto. Po prostu pszczoły są trute opryskami. To wszystko, co idzie na zboża, to wszystko, co idzie później w glebę, powiedzmy w gryka, i gryka już jest, czy rzepak zatruty, i pszczoły giną. Także po prostu ja to tak widzę i dla mnie to żadne inne. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli my wiemy, że to jest tak, a nie inaczej, to dlaczego, się ktoś za to nie weźmie konkretnie? Dlaczego te pszczoły nie są ratowane? Dlaczego ja mam na przykład brać te pszczoły, wozić do związku, wysyłać na różnego rodzaju badania? Przecież ja myślę, że jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli te pszczoły giną, to ratujmy je. To ratujmy je, niech się związek za to, niech to będzie tak, jak było kiedyś. W pudełko od zapałek, nazwisko 20 sztuk i poszły do badania. I było wszystko wiadomo, co jest grane. A teraz weź pozbieraj, weź zawieź, weź zapłać. Przecież to jest bezsens. To jest po prostu nienormalne. To nie jest ratowanie pszczół, tylko pozwalanie na ich wymieranie. A przecież wiadomo, że po pszczołach nas czeka też nie lepszy los. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.